Simon Brett, ostatni gość w Acapulco. No, tak, no powoli trzeba się zacząć rozpakowywać. Och, przeprowadzka to męcząca impreza. A, cóż to za piękna okolica, tyle zieleni. I te domki, no pięknie położone. Ach, myślę, że będzie mi tutaj dobrze. Halo? Mówi Vivi Sprague z Haymakers, spod numeru 3, na samym końcu naszego osiedla. Tak. Dzwonię właśnie po to, żeby panią przywitać w Mrs. Loam. A, to miło z pani strony. Znałam dobrze Teresę i Roda Cottonów, którzy mieszkali przed panią w Acapulco. Chciałam wyrazić nadzieję, że będzie tu pani równie szczęśliwa jak oni. No, dziękuję. Wzrusza mnie pani życzliwość. Pomyślałam sobie, czy nie zechciałaby pani wpaść do mnie któregoś ranka na kawę i poznać kilka innych pań ze Mrs. Loam? No owszem, przyjdę z przyjemnością. Więc może w piątek? O, no żałuję, ale w piątek... To dla mnie trochę kłopotliwe. Ach, szkoda. Ale proszę się nie martwić, Vivi. Postaram się znaleźć czas. No dobrze. Wobec tego w piątek, o której mniej więcej? O 11:00. Dziękuję, w porządku. Cieszę się, że panią poznam. A ja panią. Aha, jeszcze jedno. Tak? Przepraszam, ale nie znam pani nazwiska. Pargeter. Pani Pargeter? Tak, Melita Pargeter. A co tu tak chłodno w tym mieszkaniu? No wyraźnie temperatura spada. Zaraz. Tutaj pod schodami jest szafka, tak. A w niej tak, termoregulator jest. No tak. No. A, zrobię sobie tymczasem małego drinka. Tak. No kaloryfery w ogóle nie grzeją. A może poszły bezpieczniki? Zaraz to sprawdzę. Nie, wszystko w porządku. To jakaś większa awaria. Nie, muszę się porozumieć z poprzednimi właścicielami. Zaraz, gdzie ja tu mam kartkę z ich adresem? Tak, jest, dobrze. No i ustalę zaraz telefon. Halo? Jakie miasto? Proszę? W okolicach Yorku. Miejscowość nazywa się Dunnington. Nazwisko oponenta? Cotton. Dokładny adres. Elm Trees. Bez complain. Powiedziała pani Cotton? Tak? Nie, przykro mi. Nikogo o tym nazwisku i pod tym adresem nie mamy. Ale Cottonowie sprowadzili się dopiero wczoraj i natychmiast mieli dostać telefon. Sprawdziłem. Nikt o tym nazwisku w naszym spisie nie figuruje. Może pani otrzymała niewłaściwy adres? Może, nie wiem. Dziękuję panu. No naprawdę dziwne. No właśnie. Dzień dobry. Cieszę się, że pani przyszła, pani Pargeter. Są już panie ze Mrs. Loam. To jest Carol Temple, to Fiona Barchfield. Miło. Nie przyszła tylko Jane Watson. Bardzo mi miło panie poznać. Mam nadzieję, że będzie nas pani traktować jak grono przyjaciółek, pani Pargeter. A proszę mnie nazywać Melita. Może śmietanki do kawy?
Dziękuję, tak chętnie. Siu, czy dobrze znała pani Kotonów? W zasadzie nie. Nie byliśmy sobie zbyt bliscy. Oddawaliśmy sobie czasami różne przysługi, podlewanie kwiatów podczas urlopów i tym podobne. A i naturalnie wymienialiśmy zawsze jakieś miłe słówka. A pani Fajono znała ich dobrze? Kotonów? Tak, tak. Właściwie to nie. Próbowałam, ale Teresa raczej... No, raczej wolała samotność. W każdym razie rzadko włączała się do naszych akcji. Takich jak na przykład ostatnia. Nie chcemy dopuścić pani Melito, by obok Shopping Parade otworzono na naszym osiedlu wietnamską restaurację. Wspólnie zaprotestujemy. Tak, tak, tak. Siu, panna Kirsten ma pilną sprawę. O co chodzi, Kirsten? Przepraszam panią. Telefonują z biura. Coś się tam stało? Uprzedziłam ich przecież, że będę po południu. W porządku, Kirsten. Proszę wracać do dzieci. Nie powinnaś zostawiać ich samych. Przecież tylko na chwilę. Nie powinnaś była ich zostawiać. No, dziękujemy bardzo. Było mi bardzo miło. Do widzenia. Do następnego spotkania. Do widzenia. Halo? Czy mogę mówić z panią Cotton? Niestety. Pani Cotton wyprowadziła się. Ach, więc... Już się wyniosła. Tak, tak, wyjechała w poniedziałek wieczorem. Wiem, kiedy zamierzała wyjechać, ale myślałem, że może zmieniła plany. Nie, o ile mi wiadomo, nie. Rzecz w tym, że miałem się z nią spotkać. No cóż, to nieistotne. Ale ja mam nowy jej adres, jeśli się to panu przyda. A nic mi się nie przyda. Do widzenia. Do widzenia panu. Dzień dobry. Proszę mi wybaczyć, Fajono, niezapowiedzianą wizytę. Ja tylko na moment. Ależ bardzo proszę do środka. Dziękuję bardzo. No tyle tylko, że ten bałagan. Ale proszę. Chciałam zapytać, czy zauważyła pani odjazd Teresy Cotton? Odjazd? Tak. Zdaje mi się, że to było w poniedziałek wieczorem. Tak. Jestem tego pewna. Teresa wpadła około 6, żeby się pożegnać. I widziałam odjeżdżający samochód. Fiata Uno. Tak, Fiata Uno około, ja wiem, może koło 7, kwadrans po 7. Tak. A w 10 minut później samochód wrócił, jakieś pół godziny potem odjechał definitywnie. A była sama, kiedy odjeżdżała? O, nie wydaje mi się. Zaraz po jej wizycie u mnie zjawił się obcy mężczyzna. Nie widziałam, jak odchodził, ale przypuszczam, że odjechał z nią tym samochodem. O, a czy widziała ich pani oboje w samochodzie? Zrobiło się ciemno. Widziałam tylko przesuwające się światła reflektorów. Nie widziałam wnętrza wozu, ale no przecież musieli być tam razem, prawda? A czy tym mężczyzną mógł być Rod Cotton? Och, nie. No to znaczy, ja prawie nie widywałam Roda, odkąd przeniesiono go na północ. No, nie mógłby się jednak aż tak zmienić. No, ten obcy był w kombinezonie, w wełnianej czapce, o ile dobrze pamiętam. O! I miał brodę, tak? A Rod nie nosił brody. Był na kierowniczym stanowisku, dbał o ubranie, o prezencję. Tak, rozumiem. Wie pani Melito, co to za zbieg okoliczności? W tym samym dniu odwiedziło Teresę dwóch brodaczy. Dwóch? Tak. Ten drugi przyszedł wczesnym popołudniem. Zabawił tak, około pół godziny. A był przyzwoicie ubrany? Och, nie. On także wyglądał cudacznie w starym, niemodnym ubraniu, tylko że był o wiele wyższy i szczuplejszy od tego, który przyszedł wieczorem. A czy zna pani Fajono nowy adres Cotonów? Adres? Tak, zaraz jest. O, proszę bardzo. Tak, jest na tej kartce. Dunnington M3s bez complaint. Ale nie ma takiej ulicy w Dunnington. Niemożliwe. Sprawdziłam to. A z jakiej firmy przewozowej korzystała Teresa?
coś. No mam wrażenie, że mogli przez pomyłkę zabrać jakąś część instalacji ogrzewczej. No chciałabym się z nimi porozumieć. No wiem, wiem, pani Melito. Trudno było nie zauważyć tej ogromnej ciężarówki stojącej akurat naprzeciwko. To Little Help. Chciałam się dowiedzieć, jaki jest nowy adres kotonów ze Smith's Lawn. Adres, pod który zostały przewiezione ich rzeczy. To nie była przeprowadzka z domu do domu. Tak? Meble odwieźliśmy do składnicy. Są w kontenerach. W naszych magazynach. 5 mil stąd. Przepraszam, a czy pani Cotton mówiła, jak długo meble mają pozostać w składnicy? Zapłaciła z góry za 6 miesięcy. Ach tak, dziękuję. Dziękuję panu. Chciałam się widzieć z bratem Michaelem. To ja jestem bratem Michaelem. O co chodzi? Nazywam się Pargeter. Melita Pargeter, jestem przyjaciółką Teresy Cotton. Ach. Przeczytałam list, który znalazłam u niej w domu, adresowany do kościoła wzniosłej prostoty. I piszę w nim, że zdecydowała się przystąpić do kościoła, wyrzec się wszelkich dóbr ziemskich i przybrać imię siostry Kamili. Zobowiązała się też wszystkie posiadane pieniądze wpłacić na kościół wzniosłej prostoty. Czy siostra Kamila jest tutaj? Pani przyjaciółka, Teresa Cotton zdradziła nas. Jak to? Odczuliśmy to dotkliwie, zwłaszcza w sprawach finansowych. Nie zgłosiła się do nas. Ach, jakże mi przykro. Fakt, że jest moją przyjaciółką, nie odbiera mi, jak sądzę, szansy na... A oczywiście, że nie, droga pani Pargeter. Będziemy zachwyceni, jeżeli zdecyduje się pani powierzyć życie naszemu panu. Oj, nie tylko życie. Ono, jak sądzę, byłoby najmniejszym wkładem. Jakże się cieszę, że panią widzę, pani Pargeter. Mnie też miło. Cóż sprowadza panią do mojej agencji detektywistycznej? A to dziwna sprawa, panie Wilson. Poprzedni właściciele domu w Smith's Lawn, Teresa i Rod Cottonowie, zniknęli. Ona miała zamiar wstąpić do kościoła wzniosłej prostoty. Całkowicie zmienić swoje życie, no ale no nie przypuszczam, żeby kościół miał z tym coś wspólnego. A Rod pracował w firmie komputerowej i dzwoniłam tam dwukrotnie. Numer telefonu dostałam od Vivi Sprague, od jednej z pań z naszego osiedla i okazało się, że Rod, piastujący w tej firmie stanowisko dyrektora w resorcie sprzedaży, został zwolniony 5 roku temu. I nie wiadomo, czy gdziekolwiek teraz pracuje. No, nie chodzi więc już o jedną osobę, która zniknęła, zacierając ślady. Chodzi o dwoje ludzi. Przy czym mężczyzna mógł zaginąć 5 roku temu. Zajmę się tą sprawą, pani Pargeter. Chociażby przez wzgląd na pani męża, wspaniałego Louisa Pargetera. O, jak miło mi to słyszeć. Z którym dane mi było pracować tyle lat. Dziękuję, dziękuję, panie Wilson. Poszukuję też samochodu Cottonów, Fiata Uno, zarejestrowanego na Teresę lub Roda. Zaraz sprawdzimy. Fiata Uno kupił od Teresy Cotton Ted Rancorn w ubiegły poniedziałek. Tak? A jeszcze jedno. Proszę sprawdzić, co znajduje się w kontenerach w magazynach firmy przewozowej Little Heaven. Bardzo proszę.
Jakież wyśmienite ciasteczka, pani Melito. Własnej roboty. Naprawdę doskonałe. Ach, nie, nie, nie mam takich zdolności, moja droga Siu. Cieszę się bardzo, że przyjęły panie zaproszenie na podwieczorek. Już dawno się chciałam zrewanżować. Trochę mnie niepokoi sprawa kotonu. Czy Teresa pragnęła jakichś wartości duchowych? Nie orientują się panie? Czy mówiła o zmianie w swoim życiu? Ona jakby zawsze coś zatajała. Była trochę wyizolowana, ale bardzo życzliwa i uczynna. Siu, a kiedy po raz ostatni widziała pani Teresę? A Vivi, mówiła pani, że widziała ją pani wczesnym popołudniem w dniu jej wyjazdu. Wiem, że była też u Fajony. Pytanie zatem, czy żegnała się ze wszystkimi z Miss Sloan? Nie jestem pewna. No mogło to być między 6 a 7 wieczór w poniedziałek. A może była pani jeszcze w biurze? O nie, na pewno byłam w domu. Teraz sobie dokładnie przypominam. Kirsten pojechała do Londynu do jakiegoś klubu czy gdzieś tam. Wyjechała około 5, więc musiałam wrócić wcześniej z pracy. Tak jest. Teresa akurat wtedy wpadła na krótko, żeby się pożegnać. Tak, a skąd Kirsten bierze pieniądze na te swoje kiecki? Nie sądzę, by dziewczyny do dzieci zarabiały tak dużo. Bo nie zarabiają dużo. Pewnie ma zamożnych rodziców. Przykro mi, ale muszę uciekać. Nie przygotowałem jeszcze kolacji dla dzieci. Czy Kirsten nawet tym się nie zajmuje? Naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie zatrudniają te cudzoziemki. Przysparzają im samych kłopotów. Ciągle słyszę od znajomych o różnych historiach. A to ciąża, a to narkotyki, chłopcy. O, nie znam nikogo, kto byłby z nich zadowolony. Ach, też muszę już iść. No, dziękuję. A tak miło nam się gawędziło. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Halo? To pani Pargeter, tak? Tak, tak. Mówi Rev. A dzień dobry panu. Sprawdziliśmy te kontenery. No i? I obawiam się, że miała pani słuszność. O Boże. Już w pierwszym kontenerze w lodówce było ciało zawinięte w płachtę i krawat. A kto to był? Kobieta, około 40, w ubraniu, ruda, została uduszona. Powiadomiłem policję. O Boże, czy dowiadywał się pan o Teda Runcorna? Ted Runcorn zapłacił Teresie Cotton 2000 funtów. Ach tak. Przyjechał w poniedziałek pociągiem, a wracał Fiatem. Rysopis, wzrost średni, broda, granatowy kombinezon i wełniana czapka. Tak. Panie Wilson, jeszcze jedno. Czy miała przy sobie pieniądze? Nie, nie. Nie było żadnych pieniędzy, pani Pargeter. Tylko ciało i krawat. No, trzeba by teraz rozejrzeć się za mordercą. Panie Wilson. Pani ten. Dzień dobry, pani. Widzę, że robi już pani wiosenne porządki. A czy nie ma tu w pobliżu ogrodnika? Chętnie bym go wynajęła do pracy u siebie. W tych dniach ma się do mnie zgłosić. Ach, to świetnie. Przyprowadzę go do pani. Bardzo będę zadowolona. Czy była już u pani policja? Pełna i w smyslom. To okropne, co spotkało tę nieszczęsną Teresę. Tak. A czy to było dobrane małżeństwo? Trudno powiedzieć. Kiedy Rod wyjechał na północ, ona ani razu go nie odwiedziła. A czy on nie miał przypadkiem jakiegoś romansu? Ach, wie pani, nie chcę robić plotek, ale mówiło się tu u nas, że Rod się z kimś... przyjaźń. Tak. Kiedy Teresy nie było w domu, przyjmował u siebie pewną osóbkę ze Smyslom.
No ale zdaje się, że podobne historie nie są tu czymś wyjątkowym. Ależ pani Pargeter, nie chcę robić plotek. A proszę mi powiedzieć, Carol, czy Teresa odwiedziła panią w poniedziałek wieczorem przed wyjazdem? Co takiego? A, owszem, była u mnie. Wstąpiła się pożegnać. Ach tak. To okropne. Jak on mógł to zrobić? A więc myśli pani, że to Rod zabił Teresę? A któż by inny? Dziękuję, panie Wilson, że pan tu na mnie zaczekał. Wyruszyłam z domu zaraz po pańskim telefonie. Będę w pobliżu na wypadek, gdyby potrzebowała pani wsparcia, pani Pargeter. No, myślę, że sobie dam jakoś radę. Nie chciałabym go wystraszyć. Ma pani ze sobą trochę pieniędzy i dwie butelki, tak jak radziłem? Tak, tak, tak. To dobrze, dobrze. Będę niedaleko, gdyby potrzebowała pani pomocy. Ale dlaczego miałabym potrzebować pomocy? Bo nie wiem, jak on zareaguje, kiedy ktoś go zaczepi. Nie można też przewidzieć reakcji innych. Jakich innych? Nie bardzo rozumiem, pani Wilson. Niech pani popatrzy. On jest tam. Tam? A! Mówi pan o tych włóczęgach? I Rod jest wśród nich? Czwarty z prawej. Wielkie nieba. Wielkie nieba. Proszę, proszę pana. Dobra, dobra. Proszę, proszę, proszę. Dobra, pana. Już wstaję. Nie, ja nie przeganiam pana. Chcę tylko porozmawiać. Do diabła z dobroczyńcami. Nie możecie zostawić nas w spokoju. A ja coś panu przyniosłam. Proszę. To jest coś. Nie. Na razie dosyć. Muszę z panem pogadać. Powie mi pan to, co chce wiedzieć i wtedy dostanie pan resztę whisky. No proszę wstać. No niech się pan podniesie, no. Gdzie chce pani rozmawiać? Obok stacji metra jest kawiarnia. No, zafunduję panu śniadanie. Chodźmy. Żarcie? Nie, to dla mnie za wcześnie. W ogóle nie muszę dużo jeść. Zawracanie głowy z tym waszym całym żarciem. Nie, chodźmy stąd. Bardzo proszę. O, tu jest ławka. Usiądźmy, dobrze? I dostanę drugą butelkę? Tak. Wiem, że pan jest Rod Cotton. Nie. Jestem nikim. Nie mam ani pieniędzy, ani domu, ani żony. Nie mam nic. Nie ma Roda Cottona. A gdzie druga butelka? A najpierw musi mi pan powiedzieć. Co? No, co się z panem działo w ciągu ubiegłych 6 miesięcy? Cóż, straciłem pracę, siedziałem w domu, czekałem, piłem, próbowałem narkotyków. Tak? Potem wyjechałem, wciąż nie miałem pracy. Wyczerpały się pieniądze. Najpierw były hotele, potem dworce. I tak ciągle w dół. Czego pani chce? A gdzie pan był 2,5 tygodnia temu w poniedziałek? Poniedziałek. No, gdzie pan był wówczas? Co? No niech pan sobie przypomni, no. No. Czy 2,5 tygodnia temu był pan w Smith's Row? Bo ja wiem. No, gdzie ja byłem? No chyba ja wiem, no. O, w szpitalu. No to w szpitalu. Mam rękę w gipsie. Gdzie butelka? Panie Wilson, sądzi pan, że powinnam ją zostawić? C-
co za różnica. I tak niedługo pożyję na tym świecie. Panie Cotton, jak możemy panu pomóc? Ma pani trochę pieniędzy? Tak, tak. Proszę, tu jest 100 funtów. O, dzięki. Boże, dzięki. Boże, jak mu pomóc? On raczej chce ze sobą skończyć. Taka jestem zdenerwowana, pani Pargeter. Ale Vivi, proszę, proszę kieliszek brandy. Dobrze pani zrobi. Dziękuję. Właśnie przeczytałam w gazecie, że ciało Roda Cottona wyłowiono z rzeki w okolicy Woolwich. To wstrząsające. Najpierw Teresa, potem Rod. Takie dobre małżeństwo, prawda? Ach, powiem pani, w najgłębszym zaufaniu. Rod Cotton próbował mnie kiedyś podrywać. Naprawdę? A kiedy to było? Właśnie zmieniał pracę i zanim wyjechał do Yorku, przez pewien czas był w domu. Któregoś ranka poszłam do Acapulco, żeby coś oddać Teresie, ale nie zostałam jej w domu. Potem jeździliśmy do motelu. To był trudny moment w moim życiu. Mój mąż zdradzał mnie ze swoją sekretarką. Rod bardzo mi wtedy pomógł. I wie pani, dał mi coś na odprężenie. Drinka? Nie tylko drinka, kokainę. Ale romans się skończył. Tak. Kiedy Rod dostał nową pracę, oznajmiłam mu, że musimy zerwać. I nie widziałam go więcej. A Teresa? Teresa nic o tym nie wiedziała. Ale błagam panią, pani Pargeter, proszę o tym nikomu nie mówić. Nie, oczywiście obiecuję, pani Vivi. Zostanie to między nami. Melita Pargeter, słucham. Tu Wilson. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No i wziął w łeb scenariusz mąż zabija żonę. Tak? Sprawdziłem w szpitalu. Gips założyli mu w niedzielę i trzymali go u siebie przez 3 dni. A poza tym chciałem panią przestrzec. Dlaczego? Proszę, proszę uważać na siebie. Ale o czym pan mówi, pani Wilson? Nie zagraża mi żadne niebezpieczeństwo. Proszę, proszę pamiętać, że zbrodniarz zabił już 2 osoby, aby osłonić jakąś tajemnicę. Jak to 2 osoby? Czy pani rzeczywiście myśli, że Cotton wpadł przypadkiem do tamizy? Proszę uważać, pani Pargeter. Stanęła pani na drodze komuś, kto nie zawaha się przed użyciem przemocy. No ale co pan mówi? Jeśli planuje pani jakieś bezpośrednie spotkanie, proszę mnie zawiadomić, a będę w pobliżu. Dobrze, dobrze, zawiadomię pana, panie Wilson. Może pan być pewien. Zaprosiłam panie do siebie, żeby wreszcie rozstrzygnąć sprawę tej wietnamskiej restauracji. No, wspaniale. Kirsten! Tak, słucham. Proszę uspokoić się. Słuchamy. Chcę zaznaczyć, że protestuję nie z powodów rasistowskich. No, oczywiście. Tylko ze względu na zanieczyszczenie środowiska. Tak, słusznie. A swoją drogą uważam za śmieszne, że nie ma z nami mężczyzn. Oni mają swoje własne kłopoty i tajemnice. A propos, miłe panie, znalazłam właśnie w Acapulco notes Teresy Cotton. Tak. I jest w nim spis wszystkich sąsiadek ze Smith Sloan. To ciekawe, pan. No, też tak pomyślałam. A co tam ona spisała? No, nie wiem. Nazwiska pisała drukowanymi literami, a resztę stenografowała. Coś takiego? A
Pani zna stenografię? Ja? Nie, nie. Skądże? O, jakiś tam stary notes. Pewnie to nic ważnego. O, nie jestem wcale przekonana, że to nic ważnego. I co pani z tym notesem zrobi, pani Pargeter? A jutro rano zaniosę go do tutejszego komisariatu. Bardzo słusznie. Bardzo słusznie. Kto tam? Jest tam kto? Mój Boże, a gdzie jest mój rewolwer? Leżał tu w dolnej szufladzie. Co, ktoś go zabrał? Trudno, muszę zejść na dół. A! O Boże! Jak to? To ty? No wiesz, proszę bardzo, możesz mnie zabić, jeśli chcesz. No, oczywiście, nie mogę ci przeszkodzić. Osiągniesz tylko tyle, że jutro rano nie oddam notesu policji. Ale ty go także nie dostaniesz. O, na pewno nie dostaniesz. Nie znajdziesz go bez mojej pomocy. A policjanci są w tych sprawach wyspecjalizowani. Nie przegapią notesu. Gdzie ten notes? Kirsten. Kirsten, no, proszę cię, porozmawiajmy na razie. Muszę przyznać, że na myśl mi nie przyszło, że to ty. No, ale teraz rozumiem. Ach, to ty dostarczałaś Rodowi kokainę. Handlujesz narkotykami, przemycając je w paczkach, które ciągle wysyłasz do Norwegii. Dosyć tego! Gdzie notes? O, kiedy Teresa ostatniego wieczoru przed wyjazdem powiedziała ci o kokainie, zlękłaś się, że doniesie o tym policji, więc ją udusiłaś i wepchnęłaś ciało do lodówki. No... I miałaś przy tym niespodziankę, prawda? 2000 funtów! Nie do pogardzenia! Dosyć tego gadania! Oddaj notes. O tak, przed kilkoma dniami Rod, któremu dałam 100 funtów, zwrócił się do ciebie po narkotyki. I spotkałaś się z nim na moście, popchnęłaś go i przeleciał przez balustradę. Bardzo możliwe! Możliwe, ale nigdy pani tego nie udowodni. Potworna teraz szybko, 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 notes. Niedługo mam samolot, no. Tak, wracasz do Norwegii, co? Nie, lecę do Ameryki Południowej. Nie wszystko pani odgadła. Nie kupuję narkotyków przypadkowo w londyńskich klubach. Nie, ja jestem przedsiębiorcą. No, koniec tej zabawy. No, gdzie notes, bo cię zabiję. No, nie. Nie. Kirsten. Nie. 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 Jaka jest rada, że pana widzę. Pani Pargeter, o jaki notes chodziło? Nie było żadnego notesu, panie Wilson. Nie było żadnego notesu!